zarządu. W sprawie realizacji zadań procesowych 2017 roku 2013. Paragraf pierwszy. Rezygnuje się z realizacji zadania priorytetowego na rok 2013 pod nazwą remont chodnika ulicy Kurczawa, kontynuacja. Punkt drugi. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Kurczawa, kontynuacja kwota 36 000 zł. Paragraf drugi. Środki zabezpieczone na zadanie jak wyżej kwotą 30 000 zł. Przeznacza się na realizację nowego zadania pod nazwą budowa wojska przy szkole podstawowej nr 61 przy ulicy Kotłowskiego 17 w Krakowie. Paragraf drugi uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwalenie budowa wojska wpłynie pozytywnie na sprawę sportowej w szkole wojskowej. Krótkie wyjaśnienie pasowało. Znaczy powiem tak, już odpowiem. Te uchwały. Ale nie, bo to będzie 30, dobrze pan, to jest poprawka. Punkt K i punkt L należy, można powiedzieć, jakoś tam połączyć, był to wniosek o grzegorz radny. W związku z tym, że wojsko przy ulicy, przy szkole Popławskiego numer 61 będzie tracić pozwolenie na budowę, należałoby zabezpieczyć jakieś środki, aby pozwolenie na budowę otrzymać możliwość realizacji wojska. W związku z tym, że na ulicy Karpackiej na Starym, składajmy się na Starym Prokocimiu, na ulicy Karpackiej na Starym Prokocimiu znajdowało się 30 000, stąd ta poprawka do 30 000 zł tu jest. Jest to wymiana środków i przesunięcie z ulicy Karpackiej, można powiedzieć, na wojsko. No i ogólnie, żeby od takiej uwagi. Przesunięcie z ulicy Karpackiej na wojsko. No. W tym te dwie uchwały ją tutaj wyłączy, a muszą być dwie, żeby uporządkować. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Tylko 30 000 zł. 30 000 zł. Środki zabezpieczone na zadanie w wysokości 30 przeznaczone na reakcję. Zwróćcie to umówmy, jak? Ale zabudowa wojska to jest przeznaczone. A nie, bo tu było 33, ale 30 jest na drugą stronę, więc musi być 30. Nie, ja powiem, że to jest pierwszy etap. Cała modernizacja tego wojska będzie potrzeba około 120 000. Taka jest wycena. Po przetargu wywiadowo ile wyjdzie. Dyrektor Kowalski robić modernizację tego wojska w cyklu dwuletnim, po prostu na następny rok ze środków, ze starego Prokocimia pójdą na ten cel polityki. Jeszcze chciałbym raz przeczytać. Środki zabezpieczone na zadanie w wysokości około 36, w wysokości 30 000 zł. Nie jak wyżej, to w wysokości 30. Wynika stąd, że na ulicy Karpackiej było 30 000. Przeznacza się na realizację nowego zadania pod nazwą budowa wojska przy szkole podstawowej numer 61. Może nie budowa, to przebudowa. No, a może być to jest. Wojsko istnieje, ale po prostu. Dobrze, będzie modernizacja. Znaczy nie, bo budowa. Budowa sobie wojska. Ale może być modernizacja. Dobrze, modernizacja wojska przy szkole podstawowej numer 60 przy ulicy Podlaskiego. 17 w Krakowie. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Może być modernizacja. Ale jeżeli skarb nie będzie... Nie, może być modernizacja, bo to jest taka reklama na imię. Nie. Nie, bo było spięty. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, bo ktoś tego głosuje poprawkę. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Przyznam, że przyjęła poprawkę, głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła projekt zarządu. Przechodzimy do kolejnego punktu.